już powiedziałem to od razu pod koniec tej pierwszej rundy i po tym ostatnim meczu w Piotrkowie, że na pewno ta runda będzie dla nas cięższa, bo po pierwsze już, tak jak mówiłem, każdy zespół, który będzie tutaj przyjeżdżał, będzie wiedział, że tutaj łatwo się nie gra i myślę, że to nastawienie też będzie trochę inne i będziemy już poznani przez tę Superligę i tutaj musimy od siebie wymagać jeszcze cięższej pracy i koncentracji. Jeden z przetarć będzie turniej Pucharu Prezydenta no, z zespołem m.in. z Szczecina, z którym będziecie rywalizować zaraz na początku rundy. To tak świadomie, czy to nie będzie jeszcze odkrywanie wszystkich kart? No, nie będzie odkrywanie wszystkich kart, bo od tego turnieju, który będziemy tutaj grali, to do tego naszego meczu jest 3 tygodnie. Podobny okres mieliśmy, jak graliśmy ze Szczecinem w Zabrzu w okresie letnim, w przygotowawczym, więc tutaj ja bym tak nie przywiązywał do tego wagi. Oczywiście my wiemy, że Szczecin u siebie jest bardzo groźną drużyną, ma bardzo specyficzną halę i będziemy chcieli się jak najlepiej do tego meczu tam przygotować. Jeśli chodzi o skład kadrowo, rozumiem, że bez zmian przystępujecie w takim samym zestawieniu. Zdrowotnie jak to wygląda? No zdrowotnie to tutaj jest jeszcze z naszej rundy problemy Łukasza Gieraka, który można powiedzieć już jest ponad 4 tygodnie od tego urazu z Kielcami i ja mam taką nadzieję, że w drugim, może w trzecim tygodniu stycznia już będzie mógł wejść normalnie w trening i będzie nas tutaj wspomagał, a w 100% będzie gotowy na pierwszy mecz superligowy w lutym w Szczecinie. Tak naprawdę przygotowujecie się przez 4 tygodnie, bo pierwszy mecz o stawkę wcześniej niż ten start Superligi już w Pucharze Polski. Na taki mały rewanż do Tarnowa pojedziecie. Tak, tak. To jest termin, który mamy przełożony, bo pierwszym terminem był 3 chyba grudnia, ale dobrze wiemy, że my drugiego graliśmy z Kielcami i to nie było jakiejś możliwości, żeby to zagrać, tym bardziej na wyjeździe. Więc tutaj jest termin narzucony przez Związek i przez Superligę. Zaakceptowany przez drużynę z Tarnowa i tutaj 25 jedziemy na Puchar Polski do Tarnowa. I ten początek rozgrywek mocny od razu, bo i wyjazd do Szczecina i derby u siebie z Kaliszem, ale zespół jest jak najbardziej w zasięgu. No na pewno tak, ale tu jak już na początku powiedziałem, runda druga będzie na pewno trudniejsza i musimy się bardzo solidnie do niej przygotować. To miejsce w tabeli, jakie mamy, te punkty, które zdobyliśmy, jest wszystko ok. Ale tutaj nie możemy być uśpieni tym miejscem i tymi punktami. Musimy dalej pracować nad sobą i mieć cały czas taką chęć zwycięstwa, żeby wygrywać kolejne mecze.